Taki styl użytkowania powinien pozytywnie wpływać na stan oleju, a jednak, zaskoczenie, Michał już otrzymał raport z badania testem MCU i wyniki nie potwierdziły oczekiwanej dobrej kondycji oleju. Użytkownik sam zauważył, że według raportu olej nie wypadł najlepiej, co skłoniło go do postawienia kilku hipotez. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dziś w ramach naszego eksperymentowania zajmiemy się przypadkiem, który może być szczególnie interesujący dla osób jeżdżących starszymi samochodami z silnikiem benzynowym z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Bohaterem odcinka będzie Mercedes C-Klasa W204 z silnikiem 1.8 CGI z turbodoładowaniem, rocznik 2010. Samochód ma za sobą 197 tysięcy km przebiegu, z czego około 56 tysięcy zostało przejechanych przez obecnego właściciela Michała, który użytkuje ten pojazd już od 5 lat. Co badamy? Do laboratorium R2D trafiła próbka oryginalnego oleju Mercedesa o normie 229.5 i klasie lepkościowej 5W40. Olej ten został zakupiony przez użytkownika na znanym portalu zakupowym. W zestawie znajdują się dwie próbki, świeży olej oraz olej przepracowany, który pracował 9507 km przez okres 13 miesięcy. Warto zaznaczyć, że próbka oleju świeżego pochodzi z innej partii niż olej używany w badanym przebiegu. Jak wygląda eksploatacja pojazdu? Użytkowanie Mercedesa Michała zdecydowanie sprzyja długowieczności silnika i dobrej kondycji oleju. Samochód wykorzystywany jest głównie na trasach krajowych i ekspresowych, najczęściej na dystansach około 75 km. Raz w roku odbywa podróż do Francji. Szacunkowo 7 do 7,5 tysiąca km z badanego przebiegu to jazda w trasie. Czasowo samochód częściej stoi w garażu niż jeździ. Typowy interwał wymiany to 10 tysięcy km. Choć czasem przedłużony do 15 tysięcy km. Taki styl użytkowania powinien pozytywnie wpływać na stan oleju, a jednak, zaskoczenie, Michał już otrzymał raport z badania testem MCU i wyniki nie potwierdziły oczekiwanej dobrej kondycji oleju. Użytkownik sam zauważył, że według raportu olej nie wypadł najlepiej, co skłoniło go do postawienia kilku hipotez. Możliwa obecność paliwa w oleju, co bywa typowe przy silnikach z bezpośrednim wtryskiem, zwłaszcza jeśli nie są rozgrzane. Możliwe problemy z pracą jednostki napędowej. Michał zauważa, że silnik czasami szarpie przy stałych, niskich obrotach, co może mieć związek z osprzętem lub samą jednostką. Przeprowadzimy pełne badanie laboratoryjne, żeby spróbować lepiej zrozumieć całą sytuację. W tej sprawie nie wszystko jest oczywiste. Pomimo stylu jazdy sprzyjającego kondycji oleju, coś w układzie może zakłócać jego właściwości. To świetna okazja, żeby wspólnie przeanalizować potencjalne przyczyny. Zapraszam Was do wspólnego eksperymentowania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania. Gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy, jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. W tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania.
Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 82 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 13,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 173. Z reguły porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Niestety w tym przypadku Michał napisał, że nie był w stanie dotrzeć do tej karty, zatem porównania nie zrobimy. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 60 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 176. Liczymy zmiany procentowe. W wyniku eksploatacji następuje spadek lepkości tego oleju o 26% w niższej temperaturze oraz o 20% w 100 stopniach Celsjusza. Redukcja lepkości o 1/4 to spora zmiana, tego typu wyniki nie wyglądają dobrze. Przechodzimy dalej, żeby namierzyć potencjalne źródło takiej zmiany. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja, rejestracja oraz odczyt plamy. Przeglądamy raport. Jakie wnioski? Zanieczyszczenia stałe, nota 7 z 9, czyli dość nisko. Ogólna kondycja oleju, nota 5 z 9. Woda i paliwo również 5 z 9, czyli też środek skali. W rekomendacjach znajdujemy następujący zapis: spalanie jest nieprawidłowe, a stan oleju jest nieadekwatny do przebiegu. Jego pogorszona jakość może wskazywać na poważniejsze problemy. Należy pilnie sprawdzić możliwe przyczyny, takie jak niesprawne wtryskiwacze, turbosprężarka lub układ sterowania silnikiem. W próbce odnotowano nieznacznie podwyższony poziom paliwa oraz wody, co może wynikać m.in. z jazdy na krótkich dystansach. Zaleca się ponowne badanie oleju po przejechaniu kolejnych 5000 km. I jeszcze dla porównania wynik z bibuły wewnętrznej R2D do indywidualnego zestawienia. Plama po przebiegu 9500 km charakteryzuje się lekkim przyciemnieniem centralnym i dość wyraźnym halo, co może wskazywać na pewne rozcieńczenie paliwem. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Podczerwieni następujące wnioski. Potwierdziło się zanieczyszczenie wodą, bardzo wysokie poziomy stopnia sulfonowania i nitrooksydacji i w zasadzie tutaj moim zdaniem należy szukać przyczyn nadmiernej degradacji środka smarnego. Bardzo wysokie poziomy sulfonowania i nitrooksydacji w oleju mogą świadczyć o sporym obciążeniu termicznym i chemicznym środka smarnego, mimo pozornie łagodnych warunków eksploatacji. Może to sugerować po pierwsze obecność paliwa w oleju, typowe dla silników z bezpośrednim wtryskiem. Na widmie widzimy kilka sygnałów potwierdzających obecność paliwa w oleju. Po drugie, może to sugerować również niedopalone mieszanki lub problemy z układem zapłonowym. I w końcu trzeci powód, może to sugerować zaburzenia w pracy jednostki, wspomniane wcześniej przez Michała szarpanie silnikiem. Krótko mówiąc, coś zaburza proces spalania lub degraduje olej szybciej niż powinno i trzeba to dokładniej zbadać. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 72%. Nie dziwi taka wartość, ponieważ kilka parametrów poleciało dość mocno. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!